Energa znalazła się w gronie laureatów konkursu Raporty Społeczne. Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wręczył minister Jerzy Kwieciński, a odebrał ją wiceprezes Zarządu Energii SA Dominik Wadecki. Bardzo się cieszę, że tematyka społecznej odpowiedzialności w biznesie zatacza coraz większe kręgi, że interesuje się tym sektor prywatny. Mamy naszego laureata jako Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tę nagrodę w tym roku chcemy przyznać firmie Energa SA. Podczas gali 13. edycji konkursu nagrodzone zostały najlepiej sporządzone raporty niefinansowe. W szranki o tytuł najlepszego raportu stanęło kilkadziesiąt firm z całego kraju. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Reprezentując grupę Energa, chciałem serdecznie podziękować panu ministrowi, chciałem podziękować państwu za to wyróżnienie. Grupa Energa staje się poniekąd synonimem nie tylko efektywności w działalności biznesowej, ale też właśnie w tym zakresie realizowanych inicjatyw dla pracowników, dla społeczności lokalnych i dla środowiska. Konkurs Raporty Społeczne promuje przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w jasny, przejrzysty i wiarygodny sposób zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku.